Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś porozmawiamy sobie o nawilżeniu, nawadnianiu naszej skóry. Jakie kosmetyki stosować, na co zwrócić uwagę, dlaczego tak się dzieje w naszym organizmie, co tutaj jest dla nas podstawą, taką najważniejszą informacją, dlaczego musimy nawilżać naszą skórę, a w drugiej części pokażę Wam też kosmetyki, które sama stosuję od jakiegoś czasu, te, które mi się już sprawdziły, te, które stosowałam jakiś czas temu, dlaczego, być może coś Was zainteresuje. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Moi drodzy, zapewne większość z Was doskonale o tym wie, słyszeliście już o tym wszędzie. Nasz organizm składa się w ogromnej ilości z wody. I ta woda z naszego organizmu, że tak powiem, ucieka w ciągu dnia, czyli mamy jakiś jej deficyt, musimy ją uzupełniać i bardzo dużo mówi się o tym, że też musimy przyjmować odpowiednią ilość płynów, żeby właśnie uzupełniać tę wodę, która ucieka z naszego organizmu. Jest to bardzo ważne ze względu na to, jak nasz organizm funkcjonuje, nasze organy, jak my wyglądamy, jak się czujemy, ale też musicie wiedzieć o tym, że przecież w naszym organizmie zachodzą różne procesy, również w naszej skórze, które powodują, że ta woda w jakiś tam nam sposób, że tak powiem, ucieka, tak? Że się jej pozbywamy. W naszej skórze zachodzi też taki proces, który ma skrót TWL, TEWL. Jest to tak zwana transepidermalna ucieczka wody przez naskórkowa, z naskórka. Dobrze usłyszeliście. Ja nie będę się dzisiaj rozwodzić na temat tego, jak to wszystko wygląda, żeby Was tutaj nie zanudzić, ale musicie wiedzieć o tym, że jeżeli dostarczamy do naszego organizmu wodę przez spożywanie odpowiednią ilość płynów, czyli nawadniamy się od środka, to musimy również dbać o to, żeby zabezpieczyć nasz największy organ, nasz najbardziej zewnętrzny organ, jakim jest skóra, żeby ta woda też przez tą skórę nam nie uciekała, nie odparowywała, ale z drugiej strony, żeby ta nasza skóra była w dobrej kondycji, żeby nie była przesuszona, żeby była pełniła jedną z najważniejszych funkcji, jaką pełni w odpowiedni sposób, czyli funkcję ochronną dla naszego organizmu, więc musi być ona w dobrym stanie. I zarówno przy skórach suchych, odwodnionych, to nawilżenie jest nam potrzebne, to nawodnienie jest nam potrzebne, ale tak też dzieje się w przypadku skór mieszanych czy skór tłustych, moi drodzy. Każdy typ skóry wymaga nawilżenia i stosowania odpowiednich preparatów. Zwróćcie uwagę na to, że przez cały rok tak naprawdę w naszym organizmie zachodzą różne procesy, które powodują, że ta skóra też czasami inaczej pracuje, inaczej się zmienia, ale też sami na przykład stosujemy kwasy, stosujemy retinol, które mogą mieć to działanie wysuszające. Poddajemy się różnym zabiegom, które też sprawiają, że ta skóra jest no, nawet w dotyku taka bardziej szorstka, czujecie, że jest ściągnięta, przesuszona. Być może macie zaburzoną pracę bariery hydrolipidowej, albo też na przykład przyjmujecie różnego rodzaju kuracje dermatologiczne, doustne lub też zewnętrzne, które sprawiają, że ta skóra też mocniej się przesusza. I tak jak mówię, bez względu na to, jaki macie typ skóry, to nawilżenie jest nam potrzebne. Od czego tak naprawdę zależy ten proces z tym nawilżeniem, te czynniki, które powodują odwodnienie naszej skóry? Słuchajcie, tych czynników jest naprawdę bardzo dużo. Ja przed chwilą Wam wymieniłam tylko kilka z nich, ale tak naprawdę do takich najbardziej znanych, podstawowych, najczęstszych czynników, które powodują, że ta nasza skóra jest po prostu mniej elastyczna, mniej nawodniona, odwodniona, jak to czasami mówimy, która potrzebuje nawilżenia, są między innymi zaburzenia związane z chorobami skóry, być może jakieś choroby ogólnoustrojowe, niekorzystne czynniki środowiskowe, zmniejszenie zawartości wody w warstwie rogowej naskórka, czyli ten TEWL, o czym Wam mówiłam. I teraz w przypadku skóry suchej może być to zbyt niska ilość substancji tłuszczowych, które wiążą woda, a na przykład w przypadku skóry tłustej może być to utrata właściwości hydrofilowych skóry. No oczywiście, tutaj jeżeli mówimy o tych chorobach, no to tak jak powiedziałam, mogą być to choroby związane na przykład z naszą skórą bezpośrednio i przyjmowanie różnego rodzaju kuracji. Mogą to być zaburzenia gospodarki hormonalnej, mogą to być jakieś problemy na przykład z cukrzycą, z tarczycą. Jest tego, słuchajcie, bardzo dużo. Czynniki zewnętrzne, wiatr,
mróz, zbyt duże słońce, brak tego, bardzo przesuszone powietrze, być może też działanie jakichś szkodliwych substancji z powietrza na naszą skórę. Może to być również nieodpowiednia pielęgnacja. Albo właśnie tak jak powiedziałam Wam, stosowanie tych różnego rodzaju substancji aktywnych, silnych, które też powodują różnego rodzaju zaburzenia na naszej skórze. Dobrze, no to ten temat już powiedzmy sobie przerobiliśmy. Na co w takim razie zwrócić uwagę, jeśli rozmawiamy o nawilżeniu skóry? I dzisiaj skupimy się właśnie na pielęgnacji, czyli na tym, co każdy z Was może wykonywać w swoim domu. Ja nie będę skupiać się na tym, co robić, żeby doprowadzać wodę do naszego organizmu i nawadniać go od środka. Tylko właśnie skupimy się na tej pielęgnacji. Jeśli rozmawiamy o pielęgnacji, to musimy tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jakie kosmetyki będziemy stosować. Ale zanim do tego przejdziemy, czyli do tej pielęgnacji, to ja będę Wam zawsze o tym przypominać i zawsze będę Wam to proponować, żebyście pierwszym krokiem, jaki podejmiecie, kiedy zauważacie, że Wasza skóra nie jest w takim stanie, w jakim powinna być i chcielibyście, żeby była. Widzicie ten efekt na przykład przesuszenia tych skórek, jakiegoś zmiany kolorytu, że skóra jest bardziej poszarzała, zaczynacie dojrzewać zmarszczki na Waszej skórze, że skóra przestaje być elastyczna. Co robimy? Diagnostyka, moi drodzy, i badanie skóry. To jest podstawa do tego, żeby podjąć w ogóle jakiekolwiek kroki, żeby zacząć działać odpowiednio w kierunku naszej skóry. Diagnostyka, którą wykonujemy u dermatologa lub kosmetologa, przy pomocy odpowiednich urządzeń, sprzętów, które pomagają nam przeanalizować, przebadać skórę w odpowiedni sposób, określają stan nawilżenia naszej skóry, określają stan włókien elastynowych, kolagenowych, przebarwienia, stany zapalne, nawilżenie, nawodnienie naszej skóry, stan bariery hydrolipidowej. Można by było tutaj wymieniać i wymieniać. Dzięki temu, że będziemy mieć taką pełną diagnostykę i będziemy wiedzieć, w jakim stanie jest nasza skóra, będziemy mogli podjąć odpowiednie kroki i dopasować dla siebie taką pielęgnację, która przyniesie nam efekty i która będzie po prostu widoczna. Zaczniecie zauważać w krótszym lub dłuższym czasie, że kosmetyki, które stosujecie i na które wydajecie pieniądze, działają. I Wasza skóra zaczyna wyglądać tak, jak oczekujecie, tak? Więc ta diagnostyka przede wszystkim jest pierwszym takim najważniejszym krokiem, który powinniście wykonać. Jeśli o mnie chodzi, to ja wykonuję badanie skóry 2 razy do roku. I dzięki niemu wiem właśnie, jaką pielęgnację stosować. Kiedy to się dzieje? Ja zazwyczaj wykonuję takie badanie skóry mniej więcej pod koniec sierpnia, na początku września, po okresie letnim. Wtedy też badam również znamiona, wszystkie, które znajdują się na mojej skórze, żeby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Robię to po okresie wysokiego promieniowania, po jakichś wakacjach i nie tylko, kiedy to słońce, wiecie, promieniowanie i tak dalej. Po prostu muszę się zorientować, w jakim stanie jest moja skóra po tym okresie i czego ona w tej chwili potrzebuje, czy jest ona gotowa na to, żeby zacząć intensywniej na niej działać, czyli na przykład wprowadzić kwasy, czy wprowadzić retinol. I to jest to pierwsze badanie. Drugie badanie, które wykonuję w ciągu roku, jest to badanie w takim okresie zimowym. Najczęściej jest to mniej więcej końcówka stycznia, początek lutego. I wtedy też zależy mi na tym, żeby przede wszystkim sprawdzić poziom nawilżenia mojej skóry, odwodnienia być może mojej skóry, jak to wygląda po stosowanych kuracjach. Kwasy, retinol i nie tylko. I bardzo często, a praktycznie zazwyczaj zdarza mi się przy takim badaniu, wynik niestety niezadowalający jak dla mnie. Jest to dla mnie informacja, że muszę w tym okresie, po stosowaniu takich i takich substancji, zabiegach i nie tylko, wprowadzić bardziej intensywne nawilżanie mojej skóry. Zwiększyć nawodnienie mojego organizmu i też wprowadzić odpowiednie preparaty. Ja, jak wiecie, jestem posiadaczką skóry mieszanej i okazuje się, że mimo wszystko jednak w przypadku mojej skóry też pojawia się ten brak nawilżenia czy to odwodnienie, o którym czasami też mówimy. Więc muszę wprowadzać takie substancje i właśnie zazwyczaj w tym okresie takiej końcówki zimy
Wtedy wprowadzam bardziej intensywne substancje nawilżające. Są to preparaty typu kremy, serum i nie tylko. Dzisiaj Wam opowiem o tych, które sama od jakiegoś czasu stosuję. I widzę, że w ten sposób też przygotowuję moją skórę na przyjście wiosny, nawet lata. Skóra odzyskuje swój blask, nawilżenie, jędrność. Zmniejszają się delikatne zmarszczki. Skóra po prostu wygląda tak, jakbym chciała. Ale tak jak mówię, ja świadomie wykonuję diagnostykę skóry, badania i dobieram do tego odpowiednie preparaty nawilżające, nawadniające, ochronne, regenerujące, nawet odżywcze. I no tak tutaj chciałabym Was do tego zachęcić. Oczywiście to, jakie Wy preparaty wybierzecie, jakie to będą kosmetyki, zależy już tylko i wyłącznie od Was, od Waszych przekonań, czy stawiacie na kosmetyki naturalne, dermokosmetyki, tradycyjne kosmetyki, ale również od zawartości Waszego portfela, tak? Bo wśród Was znajdą się takie osoby, które lubią kosmetyki wysokopółkowe i mają na to pieniądze, ale też takie osoby, które nie mają pieniędzy na takie wygórowane ceny kosmetyki i na przykład szukają preparatów drogeryjnych. I jeśli tutaj już jesteśmy w tym temacie kosmetyków, to na co tak naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę, bez względu na to, jaki macie zasób portfela i jakie tak naprawdę stosujecie przekonania w waszej pielęgnacji naturalna, tradycyjna, na co powinniście zwrócić uwagę, wybierając dla siebie odpowiednie kosmetyki, są to też odpowiednie substancje, które w tych kosmetykach się znajdują. Jakie? Moi drodzy, wyróżniamy tak naprawdę dwie grupy substancji, które są potrzebne w kosmetykach nawilżających, nawadniających i które będą dawały nam odpowiednie efekty działania. Mamy tutaj substancje hydrofilowe, czyli różne formy kwasu hialuronowego, glicerynę, mocznik, różne formy kolagenu, czy na przykład kwas mlekowy. Oczywiście tych substancji może być więcej, ale mamy również składniki hydrofobowe, do których zaliczamy m.in. olejek rycynowy, wosk pszczeli, cholesterol, olej ze słodkich migdałów, ceramidy czy roślinny zamiennik wazeliny. To jest taka podstawowa, powiedziałabym, grupa substancji, na które powinniście zwrócić uwagę, czyli substancje hydrofilowe i substancje hydrofobowe. No to teraz podsumujmy sobie to wszystko, o czym dzisiaj powiedziałam do tej pory, w tej najważniejszej grupie. Jeśli widzicie, że Wasza skóra po okresie zimowym, po różnego rodzaju zabiegach, przy stosowaniu różnego rodzaju substancji kuracji dermatologicznych jest bardziej przesuszona, widzicie tak zwane suche skórki, widzicie, że skóra jest bardziej napięta, ściągnięta, brakuje jej odpowiedniego kolorytu, chcecie postawić na blask, widać u Was już jakieś pierwsze zmarszczki, zauważacie, że skóra jest mniej jędrna. Na co stawiamy? Na odpowiednią pielęgnację, odpowiednio dobrane kosmetyki i oczywiście diagnostykę naszej skóry. Plus do tego nawadniamy organizm od środka, być może stosujemy odpowiednie suplementy, być może też zmieniamy naszą dietę, nasze nawyki, rezygnujemy z pewnych używek, zwracamy uwagę na to, co dostarczamy do naszego organizmu od wewnątrz i co dajemy naszemu organizmowi od zewnątrz. Tak? Czyli jak działamy od zewnątrz na nasz organizm, a przede wszystkim na naszą skórę. I pamiętajcie, że każdy typ skóry tak naprawdę potrzebuje nawilżenia, nawodnienia. To jest bardzo ważny proces, od którego zależy to, jak nasza skóra będzie wyglądała, jak będzie funkcjonowała, ale też jak dobrze będzie spełniała swoje funkcje, między innymi funkcje ochronne. I teraz opowiem Wam dosłownie troszeczkę o kosmetykach, które w ostatnim czasie, tak mniej więcej od początku stycznia, zaczęłam sobie testować, sprawdzać, używać. W związku z tym, jaki był stan mojej skóry, czego potrzebowała moja skóra, które się u mnie sprawdziły. Oczywiście tutaj zaznaczam, że to są preparaty, które sprawdziły się albo sprawdzają się nadal na mojej skórze, co nie oznacza, że u Was też w 100% się sprawdzą. I tutaj nie będzie kosmetyków naturalnych,
takich w 100% naturalnych, ponieważ wiecie też doskonale, że ja jestem osobą, która nie stawia tylko i wyłącznie na kosmetyki naturalne, stawiam na takie kosmetyki, które będą aktywnie działały, a ponieważ jestem osobą, która posiada skórę wrażliwą, niektórych substancji naturalnych stosować nie mogę. Co za tym idzie, też niektórych kosmetyków naturalnych, ale nie myślcie sobie, że mogę stosować wszystkie kosmetyki, jeśli chodzi o te tradycyjne, bo w tych tradycyjnych też są takie substancje, których nie mogę stosować. Moja skóra źle na nie reaguje. Ale na ten temat zrobimy sobie kiedy indziej jakiś oddzielny film. No dobrze, to teraz pokażę Wam te właśnie kosmetyki i zacznę od pierwszej marki, a mianowicie od naszej polskiej marki Yonel. Moi drodzy, jakiś czas temu w ofercie marki Yonel pojawiła się taka właśnie błękitna seria Forte Fusion, która jest oparta m.in. właśnie na działaniu kwasu hialuronowego. Jak wiecie, marka Yonel stosuje kosmetyki, wykorzystuje w swoich kosmetykach nanotechnologię i umieszcza substancje aktywne na tak zwanych nanodyskach, dzięki którym ten kwas hialuronowy, między innymi w tej serii, dostaje się do głębszych warstw naszej skóry i może lepiej zadziałać. Ja już Wam opowiadałam o tym, jak to jest z tymi substancjami z kosmetyków. Robiłam film na temat promotorów przenikania, nanodysków, nanotechnologii, okluzji i nie tylko, więc Wy już na pewno doskonale znacie ten temat. Ale musicie pamiętać o tym, że przenikanie substancji aktywnych do naszej skóry wcale nie jest takie proste, więc producenci kosmetyków stosują różnego rodzaju metody, żeby zapewnić nam to efektywne działanie, to wnikanie tych substancji aktywnych w naszą skórę. No i właśnie marka Yonel stosuje nanotechnologię i te nanodyski. Moi drodzy, w serii Forte Fusion, chyba tak się to wymawia, marki Yonel, zastosowano kwas hialuronowy Forte, czyli aktywną formę kwasu z dodatkową nowatorską biomolekulą, dzięki której potrafi ona zmagazynować nawet 5000 cząsteczek wody i tym samym dać potężną dawkę nawilżenia. Marka potwierdziła to działanie w testach fizykochemicznych przeprowadzonych in vitro. Dobrze usłyszeliście, czyli marka przeprowadziła odpowiednie badania i sprawdziła, czy rzeczywiście tak jest, stosując nie tylko właśnie ten kwas hialuronowy w odpowiedniej formie, w tej biomolekule, z tą biomolekułą, tak? Sprawdziła, czy rzeczywiście tak się dzieje, że ten kwas dostaje się głębiej do naszej skóry, zatrzymuje wodę, a przez to też mamy ten lepszy efekt nawilżenia. Bo jak wiecie, kwas hialuronowy ma różne cząsteczki i te cząsteczki są dosyć duże, większość z nich jest dosyć duża. Kwas hialuronowy stosowany w kosmetykach zazwyczaj jest stosowany w tej większej formie, tej większej cząsteczce, a ona samodzielnie nie jest w stanie przeniknąć do naszej skóry. Co prawda, spotykamy się coraz częściej z tym, że producenci zaczynają stosować różne formy kwasu hialuronowego dla uzyskania lepszego efektu. Ten kwas hialuronowy, który ma dużą cząsteczkę, pozostaje na naszej skórze, wyłapuje tą uciekającą wodę i ją zatrzymuje. Tak? Powiedzmy sobie, wyobraźcie sobie to tak, że to jest taka kuleczka, która łapie tą wodę, pęcznieje i ją sobie tutaj zatrzymuje. Ale jeśli mamy kwas średniocząsteczkowy lub niskocząsteczkowy, jesteśmy w stanie, albo zastosujemy odpowiednią technologię, jesteśmy w stanie wprowadzić głębiej kwas do naszej skóry, to też mamy gwarancję tego, że już na tym poziomie budowy skóry, tych warstw skóry, tutaj zostanie zatrzymany troszeczkę ten proces, o którym Wam wcześniej mówiłam, TWL, i ta woda zostanie złapana w naszej skórze, nie na zewnątrz, tylko w naszej skórze. I przez co też ta skóra już będzie lepiej wyglądała. Co za tym idzie, ten efekt będzie szybciej widoczny. To jest bardzo ciekawy proces, muszę Wam powiedzieć. W ogóle stosowanie nanotechnologii i nie tylko, to jest bardzo ciekawa sprawa. No ale oczywiście producenci stosują też inne metody. My tutaj w tej chwili rozmawiamy o marce Yonel, która zastosowała między innymi właśnie te nośniki, tą biomolekułę i sprawia, że w tych kosmetykach właśnie z tej serii Forte Fusion mamy takie substancje aktywne i takie działanie, żebyśmy podziałali masło maślane. Mamy, żebyśmy zadziałali, słuchajcie, na ten proces odwodnienia, nawilżenia naszej skóry.
I to są kosmetyki. Ta cała seria, powiem Wam, jest głównie przeznaczona dla osób, które posiadają skórę suchą, odwodnioną, dojrzałą, gdzie widać już te pierwsze zmarszczki, gdzie widać ten brak jędrności skóry. Na przykład dla osób, które posiadają, które wykonują różnego rodzaju zabiegi, szukają preparatów, które będą uzupełniały ten cały proces i wspomagały na przykład zabiegi, bo jeżeli działamy złuszczająco, to troszkę tą naszą skórę przytłuszczamy, więc fajnie by było wprowadzić takie kosmetyki, które będą skórę też nawilżały. No oczywiście marka Ionelle jest marką dosyć drogą, jest to marka wysokopółkowa, mamy oczywiście piękne opakowania, mamy ładne zapachy w kosmetykach, mamy dużo substancji aktywnych, mamy nanotechnologię, no za coś tutaj tak płacimy. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z Was będzie mógł sobie pozwolić na te kosmetyki, ale powiem Wam tak, ja w tej serii w ogóle pojawiają się co chwilę jakieś nowe preparaty. Ja do tej pory przetestowałam sobie serum z kwasem hialuronowym, specjalnie zostawiłam tutaj na koniec troszkę tego serum, żebyście mogli zobaczyć, że ona jest w takiej lekko żelowej formule, w niebieskim kolorze. Przydatność tego produktu 6 miesięcy, ale bardzo duża pojemność. Zazwyczaj serum mamy w takiej pojemności 30 ml. Najczęściej się z taką spotykam. A tutaj mamy prawie 50 ml w szklanej butelce z pipetą. Bardzo fajnie używa się ten produkt, chociaż on, muszę Wam powiedzieć, że jest też taki nieco lepki, właśnie ze względu na tą swoją formułę. Fajnie pracuje na skórze, fajnie się go rozprowadza. Można go stosować rano i wieczorem, ale musicie też założyć, że jest on taki nieco lepki. No i oczywiście nie obejdzie się bez zastosowania odpowiedniego kremu później po takim preparacie. Ale powiem Wam, że bardzo fajnie się on u mnie sprawdził. Można go stosować na twarz, na szyję, na dekolt. Tak jak powiedziałam, rano i wieczorem. Absolutnie nie doszło do żadnego podrażnienia, z żadnego przesuszenia. Ten efekt taki, powiedziałabym, odwrotny. Nie, naprawdę po zastosowaniu tego serum skóra, miałam wrażenie, że tak jakby go chłonie, słuchajcie, jak taką gąbkę, po prostu wypija to serum i momentalnie było czuć ten efekt nawilżenia. Momentalnie. To jest niesamowite, bo nie zawsze to odczuwamy, a tutaj po nałożeniu takiego serum Wy już czujecie, jakby ta skóra była taka mokra od wewnątrz. To jest bardzo fajne zjawisko. Ja jeszcze przetestowałam sobie też krem pod oczy, który również można stosować na dzień i na noc. Bardzo fajna formuła, taka powiedziałabym nie za lekka, nie za gęsta, super rozprowadza się w okolicy oczu, bardzo ładnie pracuje z korektorem, z jakimkolwiek filtrem. Świetny kosmetyk i też, słuchajcie, bardzo szybko można było odczuć to nawilżenie wokół oczu. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji, jeśli chodzi o preparaty do stosowania wokół oczu, które nie będą dobrze nawilżały tej skóry, bo moja skóra wokół oczu jest cienka, tego nawilżenia potrzebuje, ja to po prostu widzę i preparaty nawilżające jak najbardziej tak. Czyli te dwa kosmetyki już sobie spokojnie zużyłam. Zużyłam również krem, który ma przeznaczenie na dzień i na noc, taki krem hialuronowy, ale muszę tutaj zaznaczyć, że w przypadku mojej skóry mieszanej konsystencja tego kremu jest dosyć taka gęsta, odżywcza, więc niestety, ale nie był on dla mnie dobry na, do stosowania na rano, tak, w porannej pielęgnacji. Był on dla mnie za ciężki, za intensywne działanie, zbyt długo się wchłaniał, natomiast w wieczornej pielęgnacji jak najbardziej na tak. Fantastyczne. Delikatny zapach, bardzo przyjemnie na skórze pracuje, fajnie się go rozprowadza. I jeszcze, słuchajcie, w dodatku, w połączeniu z tym serum, to jak ja nakładałam te dwa preparaty w wieczornej pielęgnacji, to rano czułam, że moja skóra jest taka naprawdę przyjemna w dotyku, jest taka miękka, ma ładny koloryt, coś wspaniałego. Od jakiegoś czasu stosuję sobie również też nowość, która pojawiła się w ofercie marki, a mianowicie ten koloryzujący krem na dzień z SPF 30, ale myślę tak sobie, że mogłabym zrobić na jego temat oddzielny film, porównać Wam kilka takich tintów, takich preparatów z filtrem, które mają też delikatny kolor, więc dzisiaj nie będę się na jego temat wypowiadać. I oczywiście w ofercie marki pojawił się również kolejny bardzo ciekawy krem, którego jeszcze nie stosowałam, więc dzisiaj absolutnie nic na jego temat Wam nie powiem. Natomiast to, co on ma ciekawego, to m.in. zastosowanie
melatoninę w składzie i to jest krem na noc. Nie wiem jak jest z konsystencją, nie wiem jak jest z zapachem, kolor opakowania jest identyczny, dziś na jego temat nic Wam nie powiem, dopiero jak go przetestuję będę mogła Wam coś więcej powiedzieć na temat tego kosmetyku, ale powiem Wam, że jeśli chodzi o ten efekt, który ma dawać ta seria, czyli efekt nawilżenia, nawodnienia, wygładzenia, ja jestem bardzo zadowolona z tych preparatów, bo u mnie ten efekt rzeczywiście się pojawił. Ale tak jak mówię, to jest dosyć droga seria. Natomiast przy okazji, kiedy mówimy tutaj o pielęgnacji wokół oczu, chcę Wam pokazać też krem taki, och, te moje włosy dzisiaj, bardzo Was przepraszam. Chcę Wam pokazać również krem taki z niskiej półki cenowej. Krem pod oczy od marki Yanda. To jest oczywiście marka, którą dostaniecie m.in. w drogerii Rossmann. Kosmetyki w niskiej cenie, tam od 30 paru złotych do chyba około 50 zł. I to jest taka seria siła wypełniacza hialuronowego, która też pojawiła się jakiś czas temu w ofercie marki. I powiem Wam, że przetestowałam sobie również kosmetyki z tej serii i najfajniej sprawdził się u mnie właśnie ten krem pod oczy. I muszę tutaj Wam powiedzieć, że troszeczkę składy się różnią między jednym i drugim, natomiast formuły są bardzo podobne i działanie tych dwóch kosmetyków jest bardzo podobne. Co znajdziemy w składzie tego kremu pod oczy właśnie siła wypełniacza hialuronowego od marki Yanda? Znajdziemy tutaj m.in. dużą ilość emolientów, mamy olej z awokado, glicerynę, skwalan, masło shea, olej z oliwek, mamy ceramid 3, mamy wyciąg z chlorelli, mamy witaminę C, no właśnie kwas hialuronowy i jeszcze kilka innych ciekawych wyciągów. To połączenie w tym kremie też bardzo fajnie działa na skórę wokół oczu, bo fajnie się go rozprowadza, fajnie pracuje na skórze, daje ten efekt nawilżenia, dobrze łączy się z korektorem i nie podrażnia skóry wokół oczu. I rzeczywiście ten efekt nawilżenia wokół skóry, tutaj na skórze wokół oczu jest bardzo, bardzo fajny, mimo tego, że krem jest w niskiej cenie. Ale wiecie co, zatrzymamy się jeszcze tak na chwilę przy w ogóle tej całej serii siła wypełniacza hialuronowego, bo dlaczego ta seria jest warta uwagi? To, co mnie osobiście zainteresowało w całej tej serii, to między innymi informacje, które uzyskujemy od marki, a zastosowanie, po pierwsze, nośnika. Nośnika, który wspomaga transport kwasu hialuronowego o dużej cząsteczce do głębszych warstw skóry. Dodatkowo w formule zostały wykorzystane biopolimery, które chronią warstwę hydrolipidową oraz samą skórę przed działaniem czynników zewnętrznych. No i mamy tutaj między innymi bardzo ciekawy biostymulator kwasu hialuronowego, który został pozyskany z czerwonej algi, czyli biostymulator pozyskany z substancji naturalnej, biopolimery, które dają nam działanie troszkę okluzyjne, czyli wspomagają nam wnikanie tych substancji aktywnych do naszej skóry, ale z drugiej strony zabezpieczają też skórę przed działaniem szkodliwych substancji z zewnątrz, między innymi zabezpieczają barierę hydrolipidową. No i mamy ten nośnik, który sprawia, że ten kwas hialuronowy o dużej cząsteczce dostaje się głębiej do skóry, tam zostaje uwolniony i może też lepiej zadziałać, wychwytywać tę wodę, która ucieka z naszego naskórka i dawać nam ten efekt nawilżenia. No sami widzicie, niska cena, a bardzo ciekawe preparaty. Warto zwrócić na nie uwagę, jeśli właśnie czegoś takiego poszukujecie. No tak jak mówię, mi z tej serii najfajniej sprawdził się krem pod oczy. I teraz pokażę Wam kilka preparatów, które aktualnie stosuję, które dopełniają tę moją pielęgnację jeszcze z okresu zimowego i będą to preparaty od marki Talgo. Słuchajcie, ja mam tutaj wszystko przygotowane, żeby Wam dokładnie pokazać. Tak wyglądają opakowania. Ja postawiłam na serum i na krem na dzień, krem rzep. I już Wam pokazuję, oczywiście tutaj zobaczycie, że to zużycie jest mniejsze, bo tak jak mówię, ja te preparaty aktualnie stosuję, sprawdzam, stosuję już je od kilku dobrych tygodni i też mogę już odrobinę Wam o nich opowiedzieć. Tutaj mamy m.in. serum, tak wygląda opakowanie, bardzo ładne zresztą, również szklane, a tak wygląda opakowanie kremu żelu na dzień. Moi drodzy, dlaczego właśnie te preparaty od marki Talgo i dlaczego właśnie ta seria?
A mianowicie dlatego, że mamy tutaj zastosowane m.in. różne formy kwasu hialuronowego, ale uwaga, marka zastosowała również egzopolimer glikoprotein pochodzenia biofermentacyjnego o właściwościach krioochronnych, restrukturyzujących i przeciwzmarszczkowych. Zastosowała również wodę morską bogatą w minerały, wyciąg z lucerny o działaniu przeciwzapalnym, bakteriobójczym i wzmacniającym. Mamy tutaj glicerynę, sok aloesowy, trehalozę, mocznik, serynę, inulinę oraz inne emolienty. Dlaczego właśnie te kosmetyki i dlaczego marka Talgo? Mimo wszystko, mimo tego co mamy tutaj w składzie i tych fajnych substancji aktywnych, oprócz tego marka, w ogóle cała ta seria ma działać nawilżająco, odbudowująco, regenerująco, przeciwzmarszczkowo, wygładzająco i mamy tutaj bardzo ciekawe preparaty. Znajdziemy w serii m.in. właśnie serum, znajdziemy kremy żel na dzień, mamy krem bogaty do innych typów skóry, zaraz do tego przejdziemy, mamy m.in. płatki pod oczy, ale mamy też bardzo fajną maskę z pędzelkiem i zestaw mini produktów. To oczywiście nie są najtańsze kosmetyki, ale powiem Wam, że one tak pięknie pachną, mi się ten zapach naprawdę kojarzy za każdym razem ze spa i wellness, gdzie markę Talgo m.in. możemy znaleźć. I powiem Wam tak, serum, bardzo fajna formuła, żelowa, fajnie pracuje na skórze, fajnie się ją rozprowadza i też rzeczywiście daje momentalnie ten efekt nawilżenia. Taki efekt, który powiedziałabym bardzo podobny do tego serum od marki Yonel. Co prawda tutaj mamy zupełnie inny skład, tak? Mamy ten kwas hialuronowy, który będzie dawał nam ten efekt, ale oprócz tego mamy wzbogacony produkt o ten bioferment, tam tą taką ciekawą substancję, o której Wam wcześniej wspominałam, surowiec. No naprawdę super jest ten produkt, bardzo go lubię, sprawdza się u mnie w porannej i wieczornej pielęgnacji. Zawsze, tak jak mówię, stosuję go pod krem, ale w związku z tym, że ten preparat od marki Yonel, ten krem, który Wam wcześniej pokazałam, mimo swojego zastosowania na dzień i na noc, był dla mnie za ciężki w porannej pielęgnacji, stosowałam go sobie wieczorem, w tym samym czasie postawiłam na ten produkt do stosowania w porannej pielęgnacji, dlatego że mamy tutaj zupełnie inną formułę. Formułę taką żelową, lekką, przyjemną, białą, przy pięknym zapachu, ale jest ona naprawdę, naprawdę, słuchajcie, bardzo przyjemna, momentalnie się rozprowadza i nawet jak rozprowadzacie ten produkt na skórze, to macie wrażenie, jakbyście rozprowadzali wodę w pewnym momencie. On też fantastycznie szybko się wchłania i przez to też skóry, osoby posiadające skórę mieszaną, tłustą, będą zdecydowanie bardziej zadowolone z takiej formuły i takiej konsystencji w porannej pielęgnacji. Zwłaszcza jeśli później musimy nałożyć na to krem, bo tutaj nie ma krem z filtrem, bo tutaj nie ma żadnego filtra, więc też nie chcemy obciążać naszej skóry, ale chcemy ten efekt nawilżenia. No powiem Wam, że nawet teraz czuję to na mojej skórze. Także słuchajcie, jeśli chodzi o preparaty nawilżające, które aktualnie stosuję, które w ostatnim czasie stosowałam, to są te, o których Wam powiedziałam. Natomiast postaram się również zrobić dla Was film, gdzie porozmawiamy sobie o preparatach naturalnych, bo wiem, że są tutaj też takie osoby, które szukają takich kosmetyków, więc zrobimy sobie wtedy oddzielny film. Rozgadałam się dzisiaj dużo, ale przedstawiłam Wam te najważniejsze kwestie, jeśli chodzi o nawilżanie, nawadnianie, na co zwracać uwagę. Pokazałam Wam kosmetyki, które stosowałam, sama stosuję, które się u mnie dobrze sprawdziły, więc myślę, że możemy się już pożegnać i na tym zakończyć dzisiejszy film. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!